No, witam Ciebie, Krzysztof, po raz siódmy Dzień w mojej dobry, już po raz siódmy. Dzień audycji. dobry. Witam Ciebie, Zosiu. Witam wszystkich swoich widzów. Szczęśliwa siódemka, bo dziś mamy bardzo szczególny temat. Każdy jest szczególny, ale w dzisiejszych czasach ta odporność jest tak bardzo ważna, z różnych względów została ona zaburzona. Więc dziś porozmawiamy o glutationie, elektrodzie, która ma możliwość podnieść, używanie jej ma możliwość podniesienia odporności nawet o 300%. Przed Państwem Krzysztof Markowski, specjalista, ekspert od nanotechnologii. Zapraszam. Dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Tak, rzeczywiście my wspominaliśmy przy okazji chyba pierwszego czy drugiego wideo o Drugiego. glutationie. Natomiast jest tyle pytań i ludzi zainteresowanych, że postanowiliśmy się rozwinąć sobie temat glutationu. Ja trochę opowiem dzisiaj, czym jest ta wspaniała substancja, bo ona podobnie jak witamina C przez długi czas nie była znana, nie była jakby rozpowszechniona ze swoją informacją, a glutation to jest substancja, to jest białko, które tworzy nasz organizm i on spełnia masę ważnych funkcji w naszym ciele. Jest nazywany glutation, jest nazywany najsilniejszym, i właściwie tak jest określony przez świat naukowy, przez lekarzy, najsilniejszy i zarządzający przeciwutleniacz. Jedna z najważniejszych substancji odtruwających ciało z toksyn, metali ciężkich, od której poziomu zależy bardzo zdolność naszego układu odpornościowego do zwalczania właśnie bakterii, wirusów, grzybów, pasożytów oraz komórek nowotworowych. To właśnie glutation. Nasza własna substancja, którą produkujemy, ma takie zadanie. I akurat to, co powiedziałem, to zacytowałem doktora Jimmy'ego Gutmana, który wypowiedział te opinie na Uniwersytecie Medycznym w Montrealu. Więc świat nauki absolutnie zna glutation i wie, co to jest glutation. Zresztą coraz więcej ludzi wie o tym, że są na przykład wlewy z glutationu. No, w naszym przypadku mamy bioelektrodę i teraz. Co jest ważne, żebyście Państwo wiedzieli, że w momencie, kiedy David Schmidt tworzył bioelektrodę glutation, również na zapotrzebowanie ogólne całej planety, ponieważ ten poziom glutationu jest bardzo mocno zaburzany. I takim przykładem zaburzenia tego glutationu no, są wszelkiego rodzaju chemiczne substancje, które się dostają do ciała. Wykazane w badaniach jest, że paracetamol bardzo obniża poziom glutationu. I potem dziwimy się, że łykając przeciwbólowe tabletki, chorujemy za chwilę łatwiej na przeziębienia i nasza odporność spada. I David Schmidt, w momencie, kiedy tworzył tą bioelektrodę fototerapeutyczną, miał założenie i pracował w takim zespole z lekarzami, z naukowcami, żeby wymyślić bioelektrodę, czyli ten cudowny plasterek, który podniesie nasz własny poziom glutationu o 100%. Takie było założenie robocze. I oczywiście znalazł skład tej nanocząsteczki, która odbija naszą podczerwień, dając sygnał receptorom do produkcji glutationu. I zrobiono pierwsze testy. Wrócił do niego wtedy pracujący z nim dr Haltewinger, który powiedział, że no niestety nie udało się osiągnąć założonego celu, czyli 100%. No i David Schmidt powiedział: no trudno, to będziemy pracować dalej. On mówi, średni wzrost jest ponad 330%. Więc nie było 100, ale trzykrotnie więcej. Okazuje się, że naklejenie tej bioelektrody powoduje, że nasz organizm reaguje produkcją ponad 300% średnio tej substancji. I teraz na temat samej substancji przeprowadzono bardzo dużo badań. Jeżeli sobie wpiszemy do Google'a glutation, to znajdziemy setki tysięcy, może nawet miliony różnych artykułów, w tym badań klinicznych. Wiemy, że na tą chwilę jest około 90 tysięcy badań, które udokumentowały wpływ glutationu na poprawę zdrowia. I to nie jest jakaś nowa substancja, nie jest to coś, czego nie znamy, jest coś, co doskonale znamy i ma to potwierdzenie w badaniach. I teraz podstawowe funkcje, jakie pełni glutation w naszym ciele, czyli znowu nasza substancja, nasze białko,
Poprzez naklejenie bielektrody produkujemy więcej naszej substancji, naszego białka, który jest zgodny z kodem naszym DNA i produkuje je nasze ciało. Więc te cztery podstawowe funkcje to jest usuwanie toksyn i metali ciężkich. Druga to jest zabezpieczenie komórek przed zniszczeniem. Neutralizacja wolnych rodników, tym się właśnie zajmuje glutation. Wiemy, czym jest nadmiar wolnych rodników i jak niszczy struktury naszego ciała. Oraz uwaga, bardzo ważna rzecz, optymalny wysoki poziom glutationu powoduje dłuższe działanie witamin. To jest, wiemy, że niektóre witaminy muszą być dostarczone do ciała z zewnątrz, nie są produkowane przez ciało, tak jak chociażby witamina C. My nie potrafimy produkować witaminy C jako ludzie. Pies ma taką zdolność. Psy produkują witaminę C, ludzie nie. Więc musimy ją dostarczyć. I teraz wiemy, że łykając witaminę C i czas przebywania tej witaminy C w naszym ciele to jest między 2-3 godziny. Więc jeżeli mamy więcej glutationu, to dłuższe działanie jest tej witaminy i w ogóle w większości witamin. Warto powiedzieć, że glutation jest kluczowy dla życia, bo życie, z którego się składamy w tej postaci materialnej, to są białka, właściwie ruchy białek, które tworzymy, bo to są nie tylko białka budulcowe, ale to są właśnie na przykład katalizatory czy wszelkiego rodzaju antyutleniacze. I uwaga, synteza, czyli tworzenie białek, czyli tworzenie życia odbywa się dzięki glutationowi. Czyli gdyby nie glutation, nie tworzylibyśmy wielu białek i nie byłoby życia. Zobaczcie, jak ważna jest to substancja w naszym życiu. Jeden z naukowców, dwukrotny laureat Nagrody Nobla, dr Alexis Carrel, zadał sobie pytanie, jak długo tak naprawdę może żyć komórka i co powoduje, że komórki umierają. Okazuje się, że jednym z największych zagrożeń dla naszego życia są toksyny. Czyli wszystko, co się znajduje w powietrzu, w wodzie, w jedzeniu, co wchłaniamy poprzez oddychanie, poprzez picie i poprzez jedzenie. A wiemy, że tego nie jest mniej. To jest to, co emitują pojazdy, samochody, to, co emitują samoloty, to, co powstaje w wyniku. Teraz mamy takie bardzo popularne spalanie śmieci. Nie wiem, czy coś też to zauważyłeś, że jest bardzo dużo informacji na temat tego, że okazuje się, że nagle składowiska są nielegalne, że te śmieci, tragedia, co tam się, że my, Polska, kupowaliśmy śmieci, znaczy nie kupowaliśmy, tylko nam płacono za to, żeby składować odpady niebezpieczne z Niemiec. Jest w ogóle jakaś katastrofa. Więc tego naprawdę przybywa w zastraszającym tempie. Do tego są substancje, które są nam podawane, żeby nam poprawić zdrowie, które też zawierają toksyny, zawierają rtęć na przykład. Niewiele osób wie, że wstrzykiwanie wielu substancji zawiera konserwanty w postaci rtęci i to o tym też sobie warto zdać sprawę. Więc co ciekawe, w środowisku naturalnym co 10 lat podwaja się ilość toksyn. I to jest opinia, którą wydała profesor Alicja Zobel z Laboratorium Spektroskopii Uniwersytetu Trent w Peterborough w Kanadzie. Czyli znowu kolejny naukowiec mówi, że w środowisku naturalnym co 10 lat podwaja się ilość toksyn. I to, o czym my mówimy i mówiliśmy w poprzednim środowisku, po poprzednim odcinkach, to, że technologia LIFE, czyli nasze bioelektrody są po to, żeby pomóc nam zaadaptować się do tych zmian, które przyszły. Bo jeśli mamy obniżony poziom glutationu, jest on obniżany poprzez te wszystkie substancje, o których mówimy, to my jesteśmy zainteresowani, żeby przyklejać sobie glutation i chodzić z nim. Zresztą sam David Schmidt mówi, że on jak podróżuje, przemieszcza się, to bardzo często nakleja nawet więcej niż jeden plaster, około 3, po to właśnie, żeby się zabezpieczyć, żeby dać sobie szansę zaadaptować się do nowych warunków. Często nawiązuje do nowej biologii, o której mówi na przykład profesor Bruce Lipton. To jest epigenetyka, pewnie słyszałaś, na pewno słyszałaś o profesorze Liptonie, biolog komórkowy, który tłumaczy, jak ważne jest środowisko, bo środowisko decyduje o tym, w jaki sposób my się do niego zaadaptujemy. Czyli nie jesteśmy zdeterminowani genetycznie, to nie od genów zależy to, kim się stajemy, tylko jak czytamy środowisko.
I środowisko decyduje o zdrowiu komórek. Na moich wykładach, kiedy jeszcze prowadziłem takie wykłady o zdrowiu, tłumaczyłem, że przykład tak zwanej rybki w słoiku. Mamy rybkę w słoiku. Więc jeśli rybka w słoiku zaczyna nam chorować, to jak my się zachowujemy? Czy my podajemy leki do tej wody? Czy pierwszą rzeczą, którą robimy, to zmieniamy wodę? Wymieniamy wodę na czystą. No bo wiadomo, że jak rybka przebywa w tej wodzie, to ona się załatwia, tam są odpady. Jeżeli jest tego za dużo, to ona zacznie chorować. I podobnie jest z nami. Jeżeli mamy, możemy porównać to, ten słoik z wodą do komórki. Co będziemy robić? Jeżeli zaczynamy, komórki zaczynają źle funkcjonować, chorować, to dokładamy im leków, chemii? Czy najpierw chcemy to oczyścić? Chcemy podać zdrową wodę i chcemy podać glutation, żeby komórka się wyczyściła. I bardzo fajnie też mówi o tym profesor Robbins z Harvard University, Medyczny Uniwersytet, że koncepcja jednego przyczynowego składnika do jednej choroby, która rozwinęła się w oparciu o badania lub zaburzenia, nie jest wystarczająca. To znaczy, to nie jest tak, że jak mamy chorobę i objaw, to wystarczy podać coś i to rozwiązuje problem. Trzeba podejść inaczej, czyli trzeba zacząć myśleć, ok, jak mogę wesprzeć ciało? Picie wody, podniesienie antyutleniaczy, dostarczenie witamin, minerałów. Tędy droga do zdrowia. I wiemy też, że prawdziwym źródłem chorób, jednym z prawdziwych źródeł chorób jest nagromadzenie toksyn w ciele. Mówiliśmy o tym przy okazji odcinka OSP6, czy przy energetykach, że jest plaga otyłości. Ale niewiele osób wie, że nagromadzenie się toksyn w ciele właśnie odbywa się w tłuszczu, że to jest mechanizm obronny ciała. Jeśli mamy za dużo toksyn, które dostają się do ciała, mechanizmem obronnym ciała jest zamknąć taką toksynę w tłuszczu, w komórce tłuszczowej. To jest, dlatego nosimy... Mądrość ciała. Tak, takie magazyny nosimy toksyn. Nie zdając sobie sprawy, że to, co z przodu nam wystaje, czy na biodrach, to jest magazyn toksyn. Ludzie mówią, no ja tutaj uprawiam sporty, biegam, ruszam się i wszędzie mi spada tłuszcz, tylko nie z brzucha, tylko nie z bioder. No nie mamy tej wiedzy, że tam najpierw musi być przeprowadzony detoks. To znaczy musimy uruchomić procesy szybszego oczyszczania z metali toksyn i z metali ciężkich i toksyn. To się musi wydarzyć, żeby tłuszcz mógł wyjść z ciała, no bo on ma swoją funkcję, on tam po to jest, żeby utrzymać toksyny. Jak przeprowadzimy potężny detoks, prawidłowy, optymalny detoks, wtedy mamy szansę na spalenie tłuszczu. I tak, zła wiadomość jest taka, że po 20 roku życia nasz poziom glutationu spada średnio o 10% na dekadę. Szybciej spada, jeżeli mamy przewlekłe choroby bądź stres lub nie dbaliśmy o dietę i braliśmy dużo środków farmakologicznych. Bardzo dobrą wiadomość jest taką, że nasze komórki same produkują glutation i możemy za pomocą tej bielektrody podnieść jego poziom. I pamiętajcie, że to jest, tak jak mówiłem, unikalna cząstka glutationu produkowana przez nasze ciało w oparciu o nasze DNA. I mówiłem na początku o wlewach glutationowych, czyli z zewnętrznym podawaniu tej substancji glutation. I badania, które można sprawdzić na przykład na suplementach, mamy NAC, mamy też naturalne substancje, takie jak chociażby ostropest plamisty. Wiemy, że składniki glutationu są w serwatce, są w ziemniakach, w wielu substancjach, które zjadamy. Natomiast nawet poprzez suplementowanie sobie doustne tego, co ma nam wyprodukować glutation, poziom glutationu jest w stanie się zwiększyć po miesiącu około 10-15%. To mówią badania wszechświatowe, że jeżeli zjadamy substancje, które mają nam podnieść glutation, jego poziom wzniesie się o 10-15%, co też jest dobrze. Wiemy, że glutation na przykład jest dożylnie podawany w przypadku silnych zatruć metalami ciężkimi. Są przypadki, gdzie historię dziecko zjada jakąś chemiczną substancję, kreta. Były takie przypadki, zjada substancję w sklepie i natychmiast jest podawane oczyszczaniu układu pokarmowego, ale też podawaniu dożylnego glutationu. Przy zatruciach alkoholowych, przy zatruciach narkotykowych jest
podawany glutation. I nasza bioelektroda też świetnie się sprawdza u ludzi, którzy piją alkohol. Bo pijąc alkohol produkujemy bardzo szkodliwe substancje metaboliczne, jak na przykład aldehyd octowy. Ten kac, który się pojawia, to jest właśnie nadmierna ilość tych substancji, metabolitów alkoholu, i glutation to bardzo szybko czyści. Są osoby, które wielokrotnie mi mówiły o tym, że właśnie po imprezie naklejały glutation i dzięki temu bardzo szybko się wyczyściły, czy mogły wsiąść za kółko. I mówiąc o tym, że suplement podnosi 10-15%, no to jeśli mamy sygnał, mamy informację, która nam podnosi ponad 300%, i to można sobie zbadać. Można sobie pójść do laboratorium, zbadać sobie poziom glutationu, nakleić bioelektrodę i po 24 godzinach pójść zbadać sobie własny poziom. No wiesz, to jest, przepraszam cię, istotne, że elektroda prowokuje produkcję własnego glutationu. Nie zastąpi żaden wlew, żadne tam zewnętrzne sprawy, to co robi wewnętrznie, nie? No i też dodajmy, że pomaga wyprowadzić to, co przyjęliśmy, ci co przyjęli, a nie powinni. To też ta elektroda jest pomocna w wyprowadzaniu Tak, metali właściwie ciężkich. glutation, który jest podnoszony, to nawet o tym Judy Mikowicz mówi, o glutationie, jeżeli sobie poczytamy, posłuchamy jej, lekarkę, która jest mega ekspertem w tej dziedzinie, która została zdyskredytowana, właśnie ona mówi o glutationie. I co jeszcze chciałbym wam powiedzieć? No glutation, bez glutationu, bez jego odpowiedniej ilości, nie ma wbudowywania kolagenu. Czyli krótko mówiąc, jeżeli jesteśmy zatruci, zatruwani, a zjadamy sobie kolagen, bo chcemy mieć ładną skórę, to on nie zostanie wbudowany. A kolagen jest właściwie wszędzie, bo to jest cała nasza konstrukcja. Więc ładna skóra, glutation nie tylko pomaga wbudować kolagen, ale też uelastycznia błony komórkowe. Wiadomo, że komórka, to co ma wszystko w środku, jest zamknięta w takiej lipidowej błonie komórkowej. To jest membrana. Niektórzy po angielsku mówią membrane, czyli mówią, że to jest mózg komórki. I faktycznie to, co wchodzi do komórki, wychodzi do komórki, ma ogromne znaczenie. I w momencie, kiedy jest niski poziom glutationu, błona komórkowa staje się sztywna, nieprzepuszczalna. Taka twarda, nieelastyczna. W momencie, kiedy mamy optymalny poziom glutationu, ta błona jest jak taka gąbeczka, mięciutka. Więc te procesy, które zachodzą do środka i na zewnątrz, przebiegają lepiej, kiedy mamy optymalny poziom glutationu. To jest bardzo ważne. Więc podsumowując, nie wiem, ile my tutaj już jesteśmy, 18 minut. Podsumowując, główne korzyści z tego, że mamy optymalny poziom glutationu, to jest wspomaganie w odtruwaniu organizmu z toksyn, usuwanie metali ciężkich. Pamiętajmy, czym są metale ciężkie, jakie robią spustoszenie w układzie nerwowym. Wiele chorób jest bardzo ciężkich i o ciężkim przebiegu właśnie związanych z tym, że jesteśmy zatruci metalami ciężkimi. Glutation wzmacnia układ immunologiczno-odpornościowy, czyli zwiększa odporność na infekcje i przeziębienia. I to jest często zgłaszane przez osoby, przez rodziców, którzy używają plastry glutation na dzieciach. Bo dzieci, które noszą plaster codziennie, chodzą do szkoły. W sezonie grypowym, przeziębieniowym te dzieci nie chorują tak jak pozostałe dzieci. Po prostu szkoła jest wyludniona, bo dzieci są na chorobach, a dzieci, które noszą plasterki, pojawiają się w szkole. To jest też tak, że często są wielodzietne, no może nie często, ale są wielodzietne rodziny, gdzie są małe dzieci. Jedno choruje od drugiego, przechodzi choroba, potem chorują rodzice. W momencie, kiedy mamy glutation, to jest zatrzymane, bo jest wysoka odporność. No i też pamiętajmy, jak fajnie to wpływa na samo funkcjonowanie rodziny, kiedy rodzice nie mają stresu, bo tu gorączka, bo choroba, bo po prostu przykleja plasterek. Co jeszcze? Przyspieszamy regenerację i zwiększamy energię, poprawiamy jakość skóry i funkcjonowanie organu dzięki glutationowi. I też pamiętajcie, że to jest bardzo proste w użyciu, bo to jest instrukcja obrazkowa, na której macie punkty. Można też sobie w bardzo prosty sposób pomóc. Jeśli wiemy, że na przykład jest problem w jelitach, no to tu mamy na dłoni punkt jelito grube 4, więc wklejamy sobie glutation tutaj.
I to jest też punkt odpornościowy, bo nasze jelita to jest drugi mózg i to jest odporność naszego ciała, jelita. Jeżeli mamy problem z wątrobą, to mamy punkt na stopie, też jest w obrazku pokazany, i wspieramy glutationem wątrobę. Jeszcze jedna taka ważna funkcja, właściwie to przez lata obserwujemy, bardzo silne wsparcie dla problemów stawowych. To jest to, co się stało u naszej córki Julii, gdzie była choroba wielostawowa, bo glutation naklejony bezpośrednio na stawy, które są objęte stanem zapalnym i zwyrodnieniem, bardzo wspomaga regenerację stawów. On często lepiej na bóle stawowe działa niż Ice Wave, przyklejony w miejsce bólu stawów, czy to będzie biodro, czy to będzie kolano, czy to będzie łokieć, czy to będzie nadgarstek. Więc nie bójcie się, używajcie nie tylko do odtruwania toksyn, ale metali ciężkich, ale też do regeneracji stawów. Doskonale się sprawdza. A teraz bardzo dużo ludzi się skarży na problemy stawowe. Ja wczoraj rozmawiałam z taką Madzią z Anglii, bo ona też tak zastanawia się nad zakupem, bo ma te bóle właśnie stawowe i fajnie, że o tym mówisz. I tak do mnie teraz przypłynęło, że nie przez przypadek, bo każda elektroda ma inny kolor opakowania, a ta ma złoty, czyli wiesz, ten glutation jest takim złotem. A więc dziękuję Ci bardzo, Krzysztof, za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Państwu również za uwagę i prosimy o kontaktowanie się z pytaniami. Jeszcze będziemy nagrywali audycję o Aeonie i Karnuzynie i nagramy też spotkanie pytania i odpowiedzi na żywo. To będzie audycja na żywo, a więc przyszykujcie się, tak to nazwę, przyszykujcie sobie pytania i to będzie takie typowo na żywo pytania i odpowiedzi, ale jeszcze będzie karnozyna i aeon. Dziękuję serdecznie za uwagę i jeszcze raz dziękuję za 7. spotkanie. Dziękuję bardzo. Się do 8. Dziękuję bardzo, do widzenia.